Co to jest i jakie są przyczyny? Orgazmem nazywa się stan szczytowej przyjemności, zazwyczaj związanej z maksymalnym pobudzeniem seksualnym, prowadzący do rozładowania napięcia seksualnego i poczucia zaspokojenia pożądania, całkowitego lub częściowego. Wiąże się z wieloma reakcjami psychicznymi, między innymi zmienionym stanem świadomości, oraz fizjologicznymi, jak skurcze macicy, wzrost napięcia mięśni w całym ciele, ocenie, rytmiczne skurcze mięśni dolnej ściany miednicy, zaczerwienienie skóry i tym podobne. Natura orgazmu kobiecego jest złożona i nadal nie w pełni zbadana. Zostaje nieokreślone, czy jest wrodzony, czy wyuczony, czy bardziej istotne są doznania emocjonalne, czy pełna reakcja fizjologiczna, wreszcie, czy jest niezbędny do uzyskania przyjemności i zaspokojenia seksualnego, i na ile jego przeżywanie oraz istotność zależy od cech i potrzeb konkretnej kobiety. Z samego faktu rozważania wymienionych dylematów można wnioskować, że przeżywanie orgazmu jest bardzo zróżnicowane i indywidualne. Niektóre kobiety mogą go w ogóle nie przeżywać i jednocześnie czerpać pełną satysfakcję z życia seksualnego. Inne będą skłonne kojarzyć seks wyłącznie z dążeniem do przeżywania szczytowania. Orgazmy mogą wywoływać różne rodzaje stymulacji seksualnej. Wynika to z indywidualnej budowy, historii rozwoju psychoseksualnego i preferencji. Nie ma lepszych i gorszych sposobów uzyskiwania orgazmu ani wskazań, jak często i intensywnie powinno się go przeżywać. Jedynym istotnym kryterium jego oceny są potrzeby danej kobiety. O zaburzeniu orgazmu u kobiet mówi się wtedy, gdy u danej osoby jest on znacznie opóźniony, w ogóle nie występuje lub przynosi minimalną przyjemność, mimo takiego pragnienia i wysokiego poziomu podniecenia seksualnego, oraz gdy ten stan stanowi dyskomfort, obniżając ogólną satysfakcję kobiety z jej życia seksualnego. Przyczyny tego zaburzenia obejmują czynniki biologiczne, psychiczne i społeczne. Wśród licznych czynników biologicznych można wymienić zaburzenie kurczliwości mięśni dolnej ściany miednicy, zaburzenia hormonalne, choroby somatyczne, jak cukrzyca, infekcje, zapalenie stawów, zaburzenia psychiczne, w tym uzależnienia. Wykrycie istotnych obciążeń biologicznych skłania przede wszystkim do zajęcia się ich leczeniem i oczekiwania poprawy funkcji orgazmu w miarę postępów w terapii podstawowej choroby. Jeżeli zaburzenie orgazmu nie jest zależne od czynników somatycznych, zwraca się uwagę na istotne u danej kobiety czynniki psychiczne. Takie jak zaburzone relacje partnerskie, doświadczenie urazu seksualnego, lęk przed ciążą, inne problemy w zakresie życia seksualnego. Pomoc psychoterapeuty lub seksuologa może być też istotna w korygowaniu roli czynników społecznych, takich jak brak wystarczającej edukacji seksualnej, w tym nieumiejętność rozpoznawania swoich reakcji seksualnych, błędne przekonania na temat aktywności seksualnej, restrykcyjna obyczajowość lub przekonania religijne. Zaburzenia orgazmu o podłożu organicznym, choroby somatyczne, zazwyczaj powstają lub nasilają się nagle, natomiast jeśli dominują przyczyny psychospołeczne, jest to najczęściej problem długotrwały. Diagnoza i leczenie. W leczeniu zaburzeń orgazmu stosuje się metody psychoterapeutyczne i farmakologiczne. Wśród metod terapeutycznych można wymienić psychoedukację, techniki treningowe, trening partnerski lub indywidualny, terapię poznawczo-behawioralną, ukierunkowaną na zmianę postaw, redukcję lęku, uczenie się nowych zachowań, psychodynamiczną, analizę emocjonalnych przyczyn zahamowań, trudności interpersonalnych i tym podobne, lub terapię par. Leczenie farmakologiczne, stosowane długotrwałe w przypadku zaburzeń somatycznych, pozwala często ponownie uruchomić reakcję orgazmu, zwłaszcza jeśli polega ono na modyfikacji dotychczasowej farmakoterapii, która ją blokowała. Stosowane leki to m.in. sildenafil,
Bupropion, buspiron i efedryna, nie ma jednak przekonujących danych na temat ich efektywności w leczeniu zaburzeń orgazmu u kobiet, zwłaszcza jeśli wynikają one z czynników psychospołecznych.